Często pytacie, jaki kupić słownik, bo na szczęście niektórzy z Was jeszcze chcą korzystać ze słowników, więc ja z przyjemnością na to pytanie odpowiem. I przy okazji powiem też, czy w ogóle jest sens kupować słownik papierowy, skoro przecież wszystko jest w internecie. Jeżeli oglądasz ten film, to oznacza, że uczysz się angielskiego. Więc jestem bardzo ciekawa, ilu wśród Was faktycznie posiada w domu papierowy słownik. Bo ja kiedy zaczęłam się uczyć angielskiego, to nie wyobrażałam sobie nie mieć słownika, więc oczywiście od razu go kupiłam. Fakt, że wtedy internetu nie było, więc słownik był jedynym źródłem wiedzy na temat angielskich słówek, ale słownik miałam. I pierwszy słownik, jaki miałam, był taki. Angielsko-polski, polsko-angielski słownik kieszonkowy, wydawnictwo Wiedza Powszechna, rok 1983. Ten słownik jest tylko 3 lata młodszy ode mnie. Oje. No i otwórzmy go może na jakiejś przypadkowej stronie, zróbmy sobie taką zabawę. Notify, zawiadamiać. Nie zawiadamać, tylko zawiadamiać. Nie nauczyłam się jeszcze czytać po polsku. Notify someone of something, zawiadamiać kogoś o czymś. Oznacza też ogłaszać i meldować. Proszę bardzo, niby takie maleństwo, a ile informacji. Dzisiaj oczywiście są bardziej aktualne słowniki na rynku niż ten, no i też większe, ale na początek tak naprawdę kieszonkowy słownik w zupełności wystarcza. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć właśnie o kilku słownikach, które mam, żeby je ze sobą porównać po to, żebyście sami też wiedzieli, jaki słownik Wam jest potrzebny. To jest w zasadzie tylko taka ciekawostka. Oprócz tego mam mały słownik kieszonkowy wydawnictwa Pons. Mam słownik Longmana, którego pełny tytuł to zdaje się Dictionary of English Language and Culture, czyli słownik angielskiego języka i kultury. No i wreszcie ten, który jest Wam najbardziej znany, ponieważ występuje we wszystkich odcinkach, czyli PWN Oxford, Wielki Słownik Angielsko-Polski i Polsko-Angielski. Można te tomy kupić również oddzielnie, no ale po co je mieć oddzielnie, skoro można je mieć razem, prawda? Przy okazji może wyjaśnię zagadkę. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego czasami w niektórych odcinkach na jednym z tych słowników jeden napis jest na biało, a drugi jest na czerwono. No więc to nie jest tak, że czasami, że ten napis sobie zmienia kolory w zależności od nastroju, tylko po prostu do pewnego momentu miałam takie wydanie słownika, w którym jeden napis był biały, a potem dostałam nowe i teraz już te napisy są czerwone. Więc jeżeli ktoś ogląda uważnie, to wie, że po prostu nastąpił przełam w pewnym momencie. I teraz już jestem czerwona. To, że kiedy uczymy się języka obcego i poznajemy nowe słownictwo, warto korzystać ze słownika, to akurat wie każde polskie i amerykańskie niemowlę. Wie to również Chandler, który z przyjemnością do słownika zagląda, a w tej scenie tłumaczy, jak jego słownik definiuje wyrażenie goof around. Technical definition is two friends who care a lot about each other and have amazing sex and just want to spend more time together. You know, but if you have this newfangled dictionary that gets you mad at me, then we have to, you know, get you my original dictionary. Być może porównaliście to znaczenie do definicji w waszych słownikach, tak powinniście przynajmniej zrobić. Goof around oznacza wygłupiać się. Może teraz zastanawiacie się, no dobrze, to po co mi w takim razie słownik papierowy, skoro przecież mam internet? Tak się składa, że ja znam i słowniki papierowe, i słowniki internetowe, więc mogę je ze sobą porównać. Czyli to słynne, znam się, więc się wypowiem. W przeciwieństwie do tego, co jest modne w internecie. Nie wiem, mam dzisiaj jakąś wyjątkową kupawkę. No więc czym się różni słownik papierowy od internetowego? Nie wiem, czemu powtarzam to pytanie, ale odpowiedź już następuje. Słownik papierowy, zanim zostanie wypuszczony na rynek, przechodzi przez bardzo, bardzo długą drogę i przez bardzo, bardzo wiele rąk do pracy. Ja kiedyś, tak się składa, pracowałam nad słownikiem papierowym, ponieważ w ramach swojej pracy licencjackiej opracowywałam słownik frazeologiczny pod kierownictwem mojego ówczesnego promotora. I my z naszą grupą zajmowaliśmy się bardzo wąskim fragmentem tego słownika, a mianowicie tylko fragmentem litery B. Fragmentem.
Nawet nie całą. I przez ten cały rok opracowywaliśmy te swoje części, które zostały nam przypisane. I to było niesamowite, ile dyskusji temu towarzyszyło, ile musieliśmy informacji sprawdzić, doszukać się. I nasza praca to był tylko pierwszy etap, bo potem jeszcze była weryfikacja i merytoryczna, i korekta językowa, i redakcja językowa. I jeżeli słownik wychodzi na rynek, to znaczy, że to jest zawsze sprawdzone info. No i wreszcie w słowniku papierowym najczęściej możemy znaleźć więcej szczegółów niż w słowniku online. Nie mówię teraz o słownikach kieszonkowych, no bo one z natury i z samego pomysłu mają być uproszczone. Ale jeżeli mówimy o pełnowymiarowym słowniku, to tam zawsze będzie więcej informacji niż w słowniku online. Jeśli mowa o słownikach polsko-angielskich i angielsko-polskich, ponieważ wszystkie bezpłatne słowniki online, polsko-angielskie i angielsko-polskie, które znam, to są słowniki uproszczone, czyli prezentujące mniej więcej taką samą szczegółowość informacji jak typowy słownik kieszonkowy. Także jeżeli jesteście na początkowym etapie nauki albo nie wiecie jeszcze, jak daleko posuniecie się w swoim angielskim i na razie chcielibyście się nauczyć tylko podstawowych rzeczy po to, żeby wiedzieć, jak za granicą zapytać, gdzie jest toaleta, to wystarczą Wam te słowniki, które macie online, polsko-angielskie, angielsko-polskie. Inna sytuacja jest ze słownikami angielsko-angielskimi, czyli takimi, gdzie sprawdzamy raczej definicję słów, a nie tłumaczenie, no bo tam nie ma innego języka niż angielski. I tak się składa, że najlepsze słowniki moim zdaniem i takie, z których ja korzystam, omówiłam już w odcinku 30, tam znajdziecie również linki do nich i ja nadal z nich korzystam. Ciekawe jest to, że właśnie te angielsko-angielskie słowniki online są bardzo dobre. One są i szczegółowe, i zawierają naprawdę dużo informacji, dużo przykładów, mają odnośniki między hasłami. To jest niesamowite, jak ogromna jest różnica między słownikami anglojęzycznymi a angielsko-polskimi, które są w tej chwili dostępne w internecie. Mówię o sytuacji dzisiaj, czyli w czerwcu 2019 roku. Być może oglądacie to w odległej przyszłości, kiedy nosimy srebrne skafandry i słowników polsko-angielskich jest wyspecjalizowanych bardzo dużo. Na razie nie ma. No więc te angielsko-angielskie słowniki mają taki plus, że one są też bardzo często aktualizowane. Szczególnie jeżeli chodzi o język najnowszy, czyli na przykład slang, który przecież najszybciej się zmienia. Warto zaglądać do słowników online, kiedy sprawdzacie właśnie potoczne słownictwo. OMG, those jeans are zing. This online slang dictionary says it's short for amazing, or it's a club drug made from a tooth whitener. Either way, you win. I'll wear these jeans out and I'll take 10 more pairs. Zatem, jeżeli chcecie korzystać ze słownika polsko-angielskiego lub angielsko-polskiego, mieć 100% pewność, że wszystko tam jest sprawdzone i poprawne, no to słownik papierowy jest w tej chwili jedyną opcją. Dlatego, że w słownikach online polsko-angielskich i angielsko-polskich zdarzają się różne kwiatki. Sama jestem użytkownikiem takich słowników od czasu do czasu i wiem, że muszę do nich podchodzić z przymrużeniem oka, bo wiele razy już się zdarzyło, że no, znalazłam dziwadła. Więc słownik papierowy to jest coś, co ja zdecydowanie polecam, nawet w wersji kieszonkowej, jeśli jesteście początkujący. No ale w takim razie porównajmy je może. Weźmy jakiś przykład. Co się dzieje, kiedy czytamy angielski tekst albo oglądamy film w języku angielskim i napotykamy na słowo, którego nie znamy? Sprawdzamy je, prawda? No to proszę bardzo, przykład takiego słowa, które możemy sprawdzić. Proszę. Touch me and the only thing you're gonna feel is a broken jaw. Załóżmy, że nowym słowem dla nas jest słowo jaw, które tutaj pojawiło się na samym końcu. Zakładam, że niektórzy z Was je znają, ja chyba nawet już kiedyś o nim mówiłam, ale niektórzy być może nie. Dla przykładu uznajmy, że to słowo nowe. I teraz mamy słownik kieszonkowy, sprawdzamy, co to słowo oznacza. I teraz mamy tak, zapis tego słowa, potem jakieś chińskie znaczki, potem litera N, szczęka. Co jeżeli te chińskie znaczki nam nic nie mówią, bo nie znamy symboli fonetycznych i nie wiemy, jak przeczytać to słowo? Możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo obejrzeć mój odcinek numer 50, w którym wszystkie symbole fonetyczne są wyjaśnione. Link do niego jest w opisie. Albo w tym samym słowniku, do którego właśnie zaglądamy, poszukać tabeli z symbolami fonetycznymi, która wyjaśnia, jak każdy symbol należy przeczytać, podając również przykłady innych słów. I nawet w takim małym słowniku, jak ten kieszonkowy, taka tabela się znajduje.
bo jest, tak się składa, prawie na samym początku. Co jeżeli mamy inny słownik, na przykład ten mój starszy z 83 roku? W nim też dowiemy się, co słowo Joe oznacza, ponieważ również mamy zapisaną pisownię, obok symbole, trochę inne niż w tym poprzednim, ale to nie szkodzi, bo ten słownik wyjaśnia te swoje symbole na początku, więc możemy się też z tą tabelą zapoznać. I potem mamy symbol S, szczęka, symbol F. Co oznaczają te symbole? Jeśli dobrze pamiętam, to S to jest ich oznaczenie rzeczownika, a F to jest ich oznaczenie rodzaju żeńskiego. To znaczy słowo szczęka w języku polskim jest rodzaju żeńskiego. Te symbole też są w tymże słowniku wyjaśnione, więc jeżeli nam to nic nie mówi, kiedy go otwieramy w przypadkowym miejscu, to na początku lub na końcu one muszą być wyjaśnione. To jest po prostu taka legenda, sposób korzystania z tego słownika. Co jeżeli mamy słownik bardziej zaawansowany, na przykład ten PWN Oxford. Zobaczcie, jak to hasło wygląda tam. Proszę bardzo, jakie długaśne. Również mamy zapis tego słowa, również mamy symbole fonetyczne i potem aż trzy znaczenia tego wyrazu, oznaczone tymi rzymskimi, jedynką, dwójką i trójką. Matko, ile tutaj się dzieje? Po pierwsze, bone, czyli kość, szczęka. I od razu przykład, the lower albo upper jaw, to szczęka dolna lub górna. The set one's jaw, wysunąć szczękę na znak zdecydowania. Drugie znaczenie, informal, czyli styl nieoficjalny, inaczej chat, czyli gawędzić. To have a jaw, pogadać sobie, to również po polsku jest wyrażenie nieoficjalne. We had a jaw about old times, powspominaliśmy dawne czasy. A potem mamy drugie znaczenie, czyli jaws w liczbie mnogiej. No i czasownik jaw. Po tej trójce mamy symbol VI, który oznacza czasownik nieprzechodni. Wiem, że to jest bardzo skomplikowane wyrażenie, ale oznacza po prostu, że jest to taki czasownik, po którym nie musi być żadnego rzeczownika, czyli on może kończyć zdanie. Takim czasownikiem jest po angielsku smile, ponieważ możemy powiedzieć he smiled, kropka, a nie na przykład he smiled his face albo he smiled himself. Tak się nie mówi. To są właśnie czasowniki nieprzechodnie. The first time Karen McCloskey saw Roy Bender, she did something she didn't expect to do. She smiled. Możecie zapytać, ale po co korzystać z angielsko-angielskiego słownika? Przecież ja chcę wiedzieć, co to słowo oznacza po polsku, tak? Tak, i czasami to rzeczywiście wystarcza, żeby sprawdzić polski odpowiednik. Tylko że języki różne względem siebie nie są jeden do jeden. To nie jest tak, że w każdym języku mamy jedno słowo, którego odpowiednikiem jest jedno słowo w drugim języku. Czasami można je przetłumaczyć tak samo, albo są słowa bardzo zbliżone w znaczeniu. I wtedy dobrze jest zajrzeć do słownika angielsko-angielskiego po to, żeby jednak wyszukać dokładną definicję, albo poznać dokładne przykłady, które ilustrują różnice między podobnymi słowami. Dla mnie słownik angielsko-angielski, akurat właśnie ten Longmana, to jest Biblia. To jest słownik, bez którego ja sobie nie wyobrażam funkcjonować. Wyobraźcie sobie, że na swoje 18 urodziny zażyczyłam sobie właśnie nowe wydanie tego słownika. Taka byłam party girl. Więc zobaczmy w takim razie, co ten słownik mówi nam o szczęce. Mamy tak. Widzimy od razu, że są dwa znaczenia słowa jaw. Pierwsze to rzeczownik, tam mamy tą małą literkę N, a drugie to czasownik. O tym nam mówi ta literka V. No i przeczytajmy pierwszą definicję. Either of the two bony parts of the face in which the teeth are set. Gdybyśmy to mieli przetłumaczyć na polski, jakby to brzmiało? Dowolna z dwóch kościstych części twarzy, w której umieszczone są zęby. I zobaczcie, mamy akurat taki sam przykład, jak w polskim słowniku, czyli the upper lower jaw, to będzie górna i dolna szczęka, to już wiemy, ale zobaczcie, odnoszą nas tu do ilustracji, see picture at head, czyli kiedy spojrzymy na hasło head, domyślamy się, że tam będzie rysunek, na którym szczęka będzie zaznaczona. I to jest informacja, którą na przykład w słownikach online nie ma i której nie ma również w słowniku polsko-angielskim. Tam się z ilustracjami nie spotkamy. Ten słownik akurat ilustracji zawiera bardzo dużo, pokażę Wam jeszcze za chwilę przykłady. Co tam mamy dalej? Druga definicja, the appearance of the lower jaw, czyli jakby wygląd dolnej szczęki. A więc szczęka to jest nie tylko ta kość, ale również ta część twarzy. Więc kiedy mówimy, że ktoś ma kwadratową szczękę, no to mamy na myśli to, jak on wygląda, czyli jego urodę, a nie, że jego dolna szczęka jest figurą kwadratu.
A kolejna definicja, trzecia, zaczyna się od tych dwóch oznaczeń w nawiasie kwadratowym. C to jest rzeczownik policzalny, countable, a U to jest rzeczownik niepoliczalny, czyli uncountable. Oznaczenie informal, czyli język potoczny. Sometimes derogatory, czyli czasami obraźliwe. A więc widzicie, tutaj oprócz tego, że podaje nam styl tego słowa, czyli czy możemy go użyć w sytuacji oficjalnej, czy potocznej, czy zupełnie neutralnej, wtedy nie ma żadnego znaczenia, dowiadujemy się również o zabarwieniu emocjonalnym, czyli że jeżeli użyjemy tego słowa, ktoś może się obrazić. I definicja jest taka, po prostu a talk, czyli rozmowa. Po polsku rozmowa nie jest słowem obraźliwym, co może być takie negatywnie nacechowane. Może gadka, pogaducha, nie brzmi negatywnie, ale gadka, jakaś głupia gadka. Nie, czasami tak się mówi. I przykład zdania. We hadn't seen each other for months and we sat down for a good jaw. Usiedliśmy sobie pogadać, albo na pogaduchy, albo na klachy. Tak się mówiło na Śląsku. Skąd pochodzę? Nie wiem, czy znacie to słowo. Jeśli nie, no to właśnie klachy to też jest takie negatywne słowo, że znowu polazłaś do sąsiadki na klachy. No to to raczej nie jest wyraz zadowolenia. I znowu mamy odniesienie. See also jaws, czyli słowo jaws w liczbie mnogiej szczęki jest wyjaśnione oddzielnie. Tam się dowiemy pewnie czegoś więcej. I proszę, wyrażenie stałe. Pytacie mnie cały czas o idiomy. Proszę bardzo, można to uznać za idiom. Someone's jaw dropped. Used in order to say that someone is very surprised. Po polsku tak się składa akurat, że też mówimy, że komuś szczęka opadła. Ale niekoniecznie funkcjonuje to wyrażenie w innych językach, a nie wiemy, jakiego języka na co dzień używa osoba, która korzysta z tego słownika. Prawda? Wiemy tylko, że uczy się angielskiego, więc warto to wspomnieć. Potem mamy definicję tego czasownika. O, i proszę bardzo, druga definicja w tym haśle drugim to jest... Właściwie nie definicja, tylko cytat. To Jojo is better than to Wawa. Quote, to właśnie cytat. A phrase originally spoken by Winston Churchill during the Cold War and often used by somebody who thinks that discussion, for example, of political problems is better than fighting or other violent action. A, widzicie? Czyli mamy również element kulturowy. Wyjaśnienie pewnego popularnego cytatu, który zawiera to słowo. Wyrazy w tej definicji, które są zapisane... Nigdy nie wiem, czy wersalikami, czy kapitalikami, bo ciągle mi się to myli, ale chyba to są wersaliki. To również są hasła w tym słowniku. Czyli to oznacza, że jeżeli odszukamy Churchill, to tam będziemy mieli podaną, no może nie definicję słowa Churchill, ale będziemy mieli informację na temat tego, kim był Winston Churchill. I to jest właśnie super w tym słowniku. Ja właśnie dlatego go tak lubię, ponieważ on zawiera elementy nie tylko języka, ale również kultury. Więc zanim był Google i zanim była Wikipedia, to ten słownik to było dla mnie jedyne źródło wiedzy o kulturze brytyjskiej i amerykańskiej. Szczególnie, że była podana w taki prosty sposób, no bo definicje używane w tych słownikach są napisane prostym językiem. Ja z tego anglojęzycznego, czyli angielsko-angielskiego słownika zaczęłam korzystać chyba zanim zaczęłam się przygotowywać do egzaminu FC, czyli może po pięciu latach nauki angielskiego. To już jest taki etap, kiedy śmiało możecie do takiego słownika zacząć zaglądać. Możecie też wcześniej, ale jeżeli zaczniecie na tym etapie, to to będzie dobry moment. Zobaczmy zatem, jak wygląda porównanie innego słowa, na przykład frazala. Co to są frazale, to już wiecie, bo nagrałam o tym odcinek i link do niego też jest w opisie. Więc jeżeli już wiecie, że to frazal, to teraz tylko pytanie... Co on znaczy? Guess you have a job to offer Eric after all. Yeah, well, I guess I could teach Eric something about cars. Maybe if I told him they were called space mobiles, he'd take to it. Oczywiście nie będziemy tutaj czytać wszystkich definicji w całości, tych przykładów, które wam podaję. Na tym poprzednim haśle, czyli Joe w różnych słownikach, chciałam się skupić dlatego, żeby wam pokazać, jakie szczegółowe informacje możemy znaleźć w słowniku. Nie tylko samo znaczenie słowa, ale również dowiemy się, jak ono się czyta, jaką jest częścią mowy, jak należy go używać w zdaniu, jakie popularne wyrażenia mogą nas czasami zaskoczyć. Więc tak naprawdę nauka słownictwa to nie jest tylko poznawanie znaczenia tego słowa w innym języku. To jest więcej informacji i dobre słowniki nam te informacje dają. Jeżeli zajrzymy do tego słownika kieszonkowego, czyli szukamy hasła take two, bo interesuje nas wyrażenie he take to it, co to może oznaczać, no to szukamy oczywiście pod take. I nawet w tym kieszonkowym słowniku hasło take zajmuje całą stronę. Fakt, że tam strony nie są za duże, ale jednak nie są tu trzy linijki. I to take two też tutaj znajdziemy. I mamy tak. Pierwsze znaczenie polubić,
I w drugim znaczeniu mamy przykład to take to drink, zacząć pić. Czyli tak naprawdę też polubić picie. Zajrzyjmy w takim razie do bardziej zaawansowanego słownika, czyli PWN Oxford. Tutaj już definicji mamy więcej, bo mamy więcej przykładów wyrażeń. Take to someone albo something, develop liking for, czyli polubić, przekonać się do kogoś lub czegoś. O, przykład zdania. He has really taken to Maria albo to his new job. Naprawdę polubił Marię albo naprawdę polubił swoją nową pracę. Drugim znaczeniem jest begin. To take to doing something, wyrażenie potoczne, zacząć coś robić. Na przykład he's taken to smoking albo he's taken to wearing a hat. Zaczął palić albo zaczął nosić kapelusz. Potem mamy schronić się w czymś, take to one's bed, położyć się do łóżka, take to the streets, wyjść na ulicę. Wspaniale! Dowiedzieliśmy się znacznie więcej niż ze słownika kieszonkowego. Zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek, co na ten temat mówi słownik anglojęzyczny. Take to somebody something, phrasal verb, te, czyli transitive, przechodni, a więc nie może zakończyć zdania, musi po nim być jakaś rzecz albo jakaś osoba. To feel a liking for, especially at once. I took to Paul as soon as we met. Czyli polubiłam Paula, jak tylko się poznaliśmy. Drugi przykład. I'm not sure if he'll take to the idea. Czyli nie jestem pewny, czy spodoba mu się ten pomysł. Druga definicja. To begin as a practice, habit, etc. All this gloomy news is enough to make you take to drink. Czyli te wszystkie ponure wiadomości wystarczą, żeby zacząć pić. I drugi przykład. Tutaj mamy w nawiasie kwadratowym informację o tym, że po tym czasowniku możemy używać czasownika z końcówką ing. Just lately he's taken to hiding his socks under the carpet. Czyli ostatnio polubił chowanie skarpetek pod wykładzinę albo pod dywan. I trzecia definicja. To go to for rest, hiding, escape, etc. No to mieliśmy też w poprzednim słowniku schronić się. Father's ill, so he's taken to his bed. Czyli ojciec jest chory, położył się do łóżka, skierował się w stronę łóżka. The criminals took to the hills, czyli zbiegli, czmychnęli na wzgórza. Weźmy teraz sytuację odwrotną, czyli szukamy słowa w języku angielskim, którego nie znamy, a więc sprawdzamy je w słowniku polsko-angielskim. I niech takim przykładem będzie słowo przesadzać. Zajrzyjmy najpierw do słownika kieszonkowego. Przesadzać, na przykład roślinę, to transplant, albo ucznia to move to another seat. Potocznie możemy też przesadzać z czymś, czyli overdo something. I to jest ciekawe, że tutaj brakuje słowa, które ja znam i wiem, że ono znaczy przesadzać, czyli exaggerate. Dlaczego? No i właśnie, tak to jest ze słownikami kieszonkowymi albo z polsko-angielskimi słownikami online. One nie zawsze podadzą wszystkie informacje. Musimy zatem poszukać dalej. Zajrzyjmy do słownika większego, PWN Oxford. Replant, drzewo lub roślinę, na przykład przesadził flance. Dobra, to nas nie interesuje, bo nie to znaczenie przesadzać nam jest potrzebne. Potem mamy wskazać inne miejsce, move, przesadził ucznia do innej ławki, to też nas nie interesuje. Pomóc przedostać się na drugą stronę, przesadzić kogoś przez płot. No nie, nie o to nam chodzi. O, drugie znaczenie, nie zachować umiaru. To exaggerate, bingo, mamy słowo, którego szukałam. I to overdo, no to zaraz. No to kiedy to, a kiedy to? Czy one znaczą dokładnie to samo? Popatrzmy na przykłady. Przesadził w pochwałach albo zachwytach. He was fulsome in his praise appreciation. No to tu nie ma żadnego z nich. Starał się nie przesadzać w ocenie sytuacji faktów. He tried not to exaggerate the situation facts. O, mamy exaggerate. Nie przesadzajmy z tą jego mądrością albo talentem. Potocznie, ironicznie. Let's not exaggerate his wisdom talent. Czy pani nie przesadza? O, to bardzo przydatne. Aren't you exaggerating a bit? No dobra, no to tutaj mamy w takim razie użyte exaggerate, nie mamy nigdzie użytego overdo. Więc nadal nie mamy pełnej informacji, no bo skąd mam w takim razie wiedzieć, czy przesadzać to overdo, czy exaggerate? Sprawdźmy w słowniku anglojęzycznym. Najpierw sprawdźmy, co znaczy overdo. To do, decorate, perform, etc. too much. Na przykład, the love scenes in the film were a bit overdone, czyli sceny miłosne w filmie były przesadzone. Albo drugi przykład, I've been rather overdoing it, czyli working too much lately, czyli ostatnio przesadzałem z pracą. Albo, o, i to jest to, czego szukałam, to use too much, don't overdo the salt, czyli nie przesadź z solą, a więc użyć czegoś za dużo. Przesadzać z solą, przesadzać z kawą, przesadzać z alkoholem. To sprawdźmy teraz hasło exaggerate.
To say or believe more than the truth about something albo make something seem larger, better, worse, etc. than it really is. Czyli tutaj nie mamy używania czegoś, że możemy przesadzić z jakimś przedmiotem, tylko mamy właśnie opowiadanie o czymś w sposób przesadny. I to jest ta różnica między overdo i exaggerate. Przykład jest exaggerate. The machine is very useful, but he's exaggerating when he calls it the greatest invention ever made. Czyli to urządzenie jest bardzo przydatne, ale on przesadza, kiedy nazywa je najlepszym wynalazkiem w historii. No i o to właśnie nam chodziło. Bo ja robię odcinki na temat właśnie takich słów, które są do siebie podobne i nie mamy pewności, które znaczy co, ale tak naprawdę to wszystko możecie sprawdzić w słowniku, tylko że czasami po prostu trzeba się wczytać albo trzeba zajrzeć do więcej niż jednego słownika. I tutaj akurat znaleźliśmy różnicę między overdo i exaggerate, a oba z nich po polsku to przesadzać. Problem? This is the worst cobbler I've ever eaten. It tastes like it's made of actual ground-up shoemaker. Amusing. A play on the two meanings of cobbler. I tutaj znowu mamy taką sytuację, no bo właśnie słowo cobbler, jak słyszeliście, ma dwa znaczenia. Szewc albo placek owocowy. Na tym polegał ten fantastyczny żart. No to weźmy może jeszcze jedną parę słów, które są podobne i mogą oznaczać to samo i nie wiemy, czym się różnią. I to są słowa dosyć proste, no ale właśnie. Kiedy używać jednego, a kiedy drugiego? Chodzi o słowo, które znaczy kamień. Jak na angielski przetłumaczycie kamień? Czy wasza pierwsza myśl to było stone? No to dobrze. Tylko, że mamy jeszcze drugie słowo, które oznacza kamień, a mianowicie rock. Tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin rock. Czym one się różnią? Sprawdźmy to w słowniku. Załóżmy na razie, że zaglądamy tylko do słownika kieszonkowego i sprawdzamy słowo stone. Pierwsze znaczenie kamień, drugie znaczenie pestka i druga część mowy, czyli czasownik kamienować. Okej, okay, no to popatrzmy w takim razie na rock. Jeden skała, na przykład rock climbing to wspinaczka skałkowa i czyli po amerykańsku kamień. Aha! Zobaczcie, mimo że słownik kieszonkowy, to jednak podał nam bardzo ważną różnicę, że Amerykanie na kamienie po prostu mówią rocks. Ale na wszelki wypadek zajrzymy do większego słownika. W słowniku PWN-u mamy tak. Stone to kamień, na przykład made of stone z kamienia, a slab of stone, płyta kamienna. Okej, okay, dobra, dobra. Drugie znaczenie. Small rock, kamień. Tak samo pebble to kamyk. Czyli różnica jest taka, że rock jest większy od stone. Bardzo ciekawe. Czy znajdziemy jeszcze jakieś ciekawe informacje na ten temat? Znaczy ciekawych jest bardzo dużo, ale czy te, których teraz szukamy? Precious stone, kamień szlachetny, set with stone, wysadzany kamieniami. Okej, okay. Przejdźmy w takim razie do rock. Substancja skała, molten rock, roztopiona skała. Dobrze, potem mamy boulder, głaz skała, skała podwodna, statek wpadł na skały. To gdzie jest ten kamień? Szukamy dalej. O, trzecie znaczenie. Stone, kamień. No to zaraz. To rock i stone to jest to samo, czy nie? Zajrzyjmy w takim razie do słownika angielsko-angielskiego. A piece of rock, no świetnie, dziękujemy. Especially not very large, either of natural shape or cut out, especially for building. Na przykład, he threw a stone at the dog. No to tak jak myśleliśmy, kamień to stone. Albo the aircraft's engine failed and it dropped like a stone, czyli fell straight down. Spadła jak kamień. Drugie znaczenie, solid mineral material, a type of rock. Świetnie, znowu nam to nic nie mówi. Trzecie znaczenie, stone lub stones, a measure of weight, to nas nie interesuje. Czwarte, po amerykańsku, a single hard seed inside some fruits. No to jest pestka, to wiemy, to jest po prostu pestka. A single precious stone gem. Niewiele nam to dało, ale szukajmy dalej. Sprawdźmy, co znaczy rock. Najpierw mamy czasownik, to tego nie szukamy, potem mamy rzeczownik. A type of stone, fantastycznie, forming part of the earth's surface. To build this tunnel, we need to cut through the solid rock. Czyli skała. Drugie znaczenie. A large separate piece of stone. Fantastycznie. I trzecie znaczenie. American English. Any stone, large or small. No i wszystko jasne. Czyli dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica między stone i rock, ale przy tej okazji, ponieważ zajrzeliśmy już do słownika angielsko-angielskiego, znaleźliśmy bardzo ciekawe wyrażenie, bo na samym końcu mamy tutaj between a rock and a hard place. Co dosłownie oznacza między kamieniem i twardym miejscem. Having two possible courses of action, open to one. Jak byśmy to przetłumaczyli na polski? Między młotem a kowadłem. Pytacie czasami o idiomy albo przysłowia, no to to jest właśnie przykład takiego idiomu. Po polsku nie będziemy szukać słowa młot po angielsku i kowadło po angielsku, po to, żeby to przetłumaczyć, tylko właśnie
Between a Rock and a Hard Place. I dzięki temu, że znamy to wyrażenie i wiemy, co znaczy, możemy czasami zrozumieć związany z nim żart. You know, I don't know why you're so embarrassed. They were very nice boobies. Nice? They were nice. I mean, that's it. I mean, mittens are nice. Okay, Rock. Hard Place. Me. Bardzo ważne jest to, i to pragnę podkreślić, że w każdym słowniku, obojętnie czy w małym, czy w dużym, czy w polskim, czy w angielskim, zawsze znajdziecie dodatkowe informacje, nie tylko znaczenie jakiegoś słowa. Nawet w tym małym polskim kieszonkowym słowniku wydawnictwa Pons mamy zestawienie symboli fonetycznych, mamy oznaczenia gramatyczne, czyli wyjaśnienie tych wszystkich znaków, które się pojawiają w hasłach, po to, żeby nam ułatwić życie. Czyli żebyśmy wiedzieli, czy na przykład jest to rodzaj żeński, albo czy jest to wykrzyknienie, albo czy jest to słowo, które nie ma liczby mnogiej. To są wszystko ważne rzeczy. Potem mamy na samym końcu tabelę czasowników nieregularnych, nawet w takim małym słowniku. Więc w każdej chwili można do niej zajrzeć. W słowniku Longmana czy innych słownikach anglojęzycznych te rzeczy również są. Tam jest jeszcze więcej informacji, bo na przykład w tym moim słowniku, czyli zawierającym elementy kulturowe, mamy właśnie notki kulturowe, czyli cultural note. Przy haśle middle age mamy taką, powiedzmy, ciekawostkę związaną z właśnie wiekiem średnim. Oprócz tego mamy właśnie rysunki, o których wspominałam wcześniej. Tutaj tak się składa, że jest rysunek domu, czy bardziej dachu i wyjaśnione jego części, jego elementy. Mamy także imiona i nazwiska znanych postaci, tak jak wcześniej pojawił się tam Winston Churchill, to tutaj proszę bardzo, równie wsławiony człowiek w historii świata, Justin Timberlake. Mamy nawet jego zdjęcie, po to, żebyśmy nie musieli go googlować. Mamy rysunki, które nam pokazują nazwy brytyjskie i amerykańskie, czyli coś, co po polsku nazywamy koszem Mojżesza. Tak się składa, że po brytyjsku to również Moses Basket, ale po amerykańsku jest to bassinet. No i rysunki, które nam tłumaczą różnicę między po prostu dwoma różnymi przedmiotami. Tutaj tak się składa, że mamy motor i skuter, czyli motorbike albo scooter, zwany również motor scooter. To jest niesamowite, że szukałam tych ilustracji kilka miesięcy temu, a właśnie od wczoraj mam nowy skuter, więc jest to akurat idealnie na czasie. No i mamy też takie ramki związane z użyciem jakiegoś słowa, tu przy haśle light, które może oznaczać na przykład, że coś się świeci, albo że chcemy coś włączyć albo zapalić. Mówimy zapal światło, mimo że nie mamy przecież na myśli palenia, czyli ognia. Więc to jest taka ciekawostka, która na pewno nam się przyda. Natomiast jeśli Wam pokażę, co znajdziemy w słowniku PWN, to jestem przekonana, że się zdziwicie. No bo tak, wiadomo, mamy te wszystkie oznaczenia, mamy wyjaśnienie, z czego się składa hasło, z czego się składa definicja, nawet kolorem zaznaczone są te elementy tam na samym początku. Ale wiecie, co jeszcze mamy? Mamy na przykład wzór, jak napisać CV. Spodziewaliście się? No właśnie. Albo jak napisać list motywacyjny, czy podanie o pracę. Albo jak napisać pocztówkę w dziale podróże, czy jak napisać zaproszenie. Tutaj mamy zawiadomienie o ślubie, a potem zaproszenie na ślub, czyli korespondencja prywatna. Mamy również słownictwo i zwroty z wybranych dziedzin, na przykład musical instruments, czy nationalities, że mówimy a Pole to Polak lub Polka, albo a Polish woman to Polka, a Chinese man to Chińczyk, a Chinese woman to Chinka. Mamy na przykład wagi czy różne inne jednostki, co też jest bardzo przydatne, bo jeśli pojedziecie do Wielkiej Brytanii lub Stanów i zobaczycie na opakowaniu, że coś waży 4 oz, no to nie za bardzo wiadomo, ile to jest, nie? No i wreszcie Wasze ulubione pytanie, czyli przydatne zwroty, chociaż mi się zawsze wydaje, że w każdym moim odcinku są przydatne zwroty, ale może się mylę. No więc w tym słowniku również mamy listę przydatnych zwrotów w różnych sytuacjach, na przykład co powiedzieć na Wielkanoc, albo na ślubie, albo na egzaminie, albo kiedy ktoś się przeprowadza. To są takie właśnie różne przydatne sytuacje. No i również w tym słowniku znajduje się zarys gramatyki języka angielskiego. Czytałam to, dla mnie trochę za mało zrozumiałe, dlatego napisałam grama to nie drama. Więc jeżeli nadal macie problem z gramatyką, to zachęcam do korzystania z mojej książki, bo napisałam ją właśnie dlatego, że takiej nie było. Ooh, a carrier pigeon. Perhaps an update on the siege of Khartoum. Do a ballet dance without no clothes on. Bad grammar. Good advice. Jak więc widzicie,
słownikach jest zdecydowanie więcej informacji niż tylko znaczenie słów, szczególnie w tym słowniku PWN Oxford, czyli Wielki Słownik Polsko-Angielski i Wielki Słownik Angielsko-Polski. Czytajcie nie tylko słowa, których faktycznie szukacie, ale zajrzyjcie do swoich słowników na samym początku i na samym końcu, bo tam mogą być rzeczy, które Wam się przydadzą, a może nawet nie wiedzieliście, że one tam są. Moim zdaniem właśnie ten słownik, który tu u mnie jest na półce, czyli PWN Oxford, Wielki Słownik Angielsko-Polski i Wielki Słownik Polsko-Angielski, to najlepszy w tej chwili na rynku słownik polsko-angielski, angielsko-polski, również uwzględniając słowniki online. Więc jeżeli jeszcze takiego słownika nie macie, a macie ambitne plany dotyczące swojej nauki angielskiego, czyli chcecie się nauczyć czegoś więcej niż tylko podstaw, czyli jak zapytać, gdzie jest toaleta, no to moim zdaniem taki słownik warto mieć. I tak się składa, że mam dla Was kod promocyjny, dzięki któremu przez najbliższy miesiąc na stronie księgarnia.pwn.pl możecie kupić te słowniki albo jako pojedynczy tom, albo oba razem z dodatkowym 10% rabatem. Więc nawet jeżeli w tej chwili w księgarni ten słownik ma jakąś tam promocyjną, obniżoną cenę, to do tej ceny, która aktualnie obowiązuje, jeszcze się od tego odejmuje 10% i z kodem po cudzemu możecie sobie go sprawić. To jest najlepszy na to moment. Sama z tego słownika korzystam, nie wyobrażam sobie życia bez niego, więc zachęcam i Was do korzystania. Podsumowując, jeżeli jesteście osobą początkującą i chcecie się w angielskim nauczyć tylko podstaw, czyli na przykład zapytania, gdzie jest toaleta albo czy Twoi rodzice są w domu, to wystarczy Wam korzystanie ze słowników online, polsko-angielskich lub angielsko-polskich. Ale jeżeli myślicie poważnie o swoich umiejętnościach językowych, to zdecydowanie polecam zakupienie słownika papierowego, dlatego że słowniki papierowe mają ten plus, że są opracowane przez fachowców, przeszły przez bardzo wiele rąk i oczu i macie 100% gwarancję, że w nich się żadne błędy nie pojawią. Jeżeli natomiast interesuje Was slang albo język bardzo nowy, wyrażenia, które się dopiero co pojawiły, to można śmiało korzystać ze słowników internetowych angielsko-angielskich, ponieważ one są szybko uaktualniane, często też przez użytkowników. O tym, z jakich słowników korzystać, z jakich ja korzystam, jakie polecam, mówiłam w odcinku 30. Natomiast ten słownik, PWN Oxford, uważam za a must have. Ja go mam i ja go polecam. A kod zniżkowy w opisie. Mam nadzieję, że pomogłam. Otwórzmy go na przypadkowej stronie. Hornet. Szerszeń. Znaleźliście to słowo? No właśnie. Jak tylko sąsiad przestanie stukać w kamień. Efekty dźwiękowe zapewnia sąsiad.